Cześć. Dzisiaj sprawdzimy, czy da się powiesić ramkę ze zdjęciem bez robienia w ścianie dziury. Jeśli tak jak ja, mieszkacie w bloku z wielkiej płyty, to doskonale zdajecie sobie sprawę, jak dużym kłopotem może okazać się zawieszenie na ścianie nawet niewielkiego obrazka lub ramki ze zdjęciem. W przypadku moich ścian do zrobienia dziury niezbędne jest użycie wiertarki udarowej i chyba nawet mam taką w domu, ale zwyczajnie boję się jej używać. No a jest to trochę słabe, bo jak wiecie, sama zajmuję się tworzeniem sztuki, robię grafiki, czasem zdjęcia, maluję akwarele, dlatego tych prac plastycznych, które mogłabym na swoich ścianach powiesić, jest naprawdę dużo, a z reguły tego nie robię, bo nie umiem zrobić dziury. Ścianie. I dlatego postanowiłam znaleźć alternatywę dla gwoździa. W markecie budowlanym kupiłam coś takiego jak rzepy Command, nibyże do wieszania obrazów. Dzisiaj razem z Wami sprawdzę, czy coś takiego może faktycznie działać. Na wszelki wypadek wybrałam najmocniejsze rzepy, czyli takie, które teoretycznie powinny sobie poradzić nawet z ponad pięciokilowym obrazem. No, a po zważeniu okazało się, że mojej ramce daleko jest nawet do wagi jednego kilograma, no więc chyba powinno być ok. Mogę założyć, że gdyby okazało się, że rzepy komand nie działają, to nie można nawet podejrzewać, że wina leży po stronie zbyt ciężkiego zdjęcia. Producent zaleca, żeby odtłuścić ścianę za pomocą alkoholu, więc wzięłam po prostu... Zwykły, poczciwy spirytus. Przelałam go do opryskiwacza, takiego zwykłego, do kwiatków. Popryskałam, popryskałam, poczekałam, aż wyschnie. No a później tak, połączyłam ze sobą dwie części rzepu. Tak było w instrukcji. Starałam się to zrobić tak dokładnie i mocno, jak to, jak tylko potrafię. Później połączyłam ze sobą dwie części rzepu. No, tak było w instrukcji. Starałam się to zrobić tak dokładnie i mocno, jak tylko potrafię. Następnie odkleiłam papierki zabezpieczające to znaczy najpierw z jednej strony i przykleiłam rzepy do ramy, a potem odkleiłam te papierki zabezpieczające z drugiej strony i przykleiłam całość do ściany. No i muszę powiedzieć, że tak, jestem bardzo, bardzo zdziwiona. Ale to naprawdę dobrze działa. Yy, sądziłam, że to będzie jakaś, jakaś ściema, bo... No nie wiem, może jestem taką tradycjonalistką i nie umiem wierzyć z automatów w te nowoczesne wynalazki. No, ale czuję, że to mocowanie jest naprawdę solidne i bezpieczne i jeśli o mnie chodzi, to na pewno będę je stosować. Jedyną trudnością okazało się dla mnie, oczywiście, pewnie się spodziewacie... Że było to równe przyklejenie ramki do ściany. No ale to już na pewno nie jest wina rzepów komand, tylko moja. No trudno. A i jeszcze dodam na koniec, że na opakowaniu znajduje się informacja, że rzepy komand zostały wyprodukowane w Singapurze. Trochę źle, a trochę dobrze. To znaczy, w sumie lepiej, że w Singapurze niż na przykład w Chinach. Przynajmniej takie jest moje zdanie. Natomiast fajniej, gdyby były produkcji polskiej. No, ale nie są i trudno. Ja w każdym razie mogę je wam polecić, i, i oczywiście to nie jest żaden film sponsorowany. Ja sama za nie zapłaciłam, sama chciałam je wypróbować, i sama po prostu uznałam, że są mi potrzebne. Więc dzielę się tą informacją z wami po prostu, dlatego że mam takie dobre serduszko. Okej, okay. to jeśli film Wam się podobał, to oczywiście zachęcam do pozostawienia łapki w górę, do pozostawienia komentarza. Komentarze lubię najbardziej. A jeśli tematyka tego rodzaju, czyli jakichś tam działań handmadeowych, oprócz tego oczywiście tematy związane ze sztuką, z działalnością artystyczną Was interesują, to zachęcam do subskrypcji mojego kanału, ponieważ tutaj regularnie pojawiają się właśnie tego rodzaju filmy. A i dodam jeszcze na koniec dla osób, które nie wiedzą, zdjęcie, które widzieliście, które tutaj wykorzystam, to jest jedno ze zdjęć, które ja kilka temu wykonałam jako moje zadanie na studiach, praca semestralna, później uznałam, że jest spoko i że chcę je jakoś wykorzystać, oprawiłam je, no i teraz właśnie postanowiłam powiesić, natomiast to nie będzie jedno, jedyne zdjęcie, które zamierzam powiesić na tej ścianie, Będą jeszcze kolejne trzy, które powieszą obok. Wiem, że ja kupiłam najpierw teraz tylko jedne te rzepy, właśnie tak na próbę. Teraz przekonałam się, że dobrze działają, więc w najbliższym czasie dokupię sobie jeszcze takie opakowanie, które wystarczy mi na dwa kolejne obrazy, wykorzystam je i, i będę miała taką całą mini galerię. Myślę, że będzie to dobrze wyglądać, bo na razie, jak tylko ten jeden, ta jedna ramka wisi, to, to to niestety wygląda trochę słabo, bo nawet ze względu na to, że ja ją umieściłam jako pierwszą, tak z boku ściany, to to totalnie zaburza kompozycję i, i źle wygląda, ale jestem pewna, że kiedy dołożę kolejne dwie ramki, kolejne dwa zdjęcia, to będzie naprawdę super. Kiedyś przy okazji pokażę Wam jak wyglądają te trzy zdjęcia zestawione ze sobą, tak żebyście się mogli przekonać, czy miałam rację, że faktycznie całość fajnie się komponuje. Ok, to tyle, trzymajcie się i do następnego filmu pa.